Jakub Tosik, kibice pytają, zapraszam. Ewa Bubel, strzeliłeś piękną bramkę z rzutu wolnego przeciwko Górnikowi. Na świecie jest kilku piłkarzy, którzy przyzwyczaili nas do zdobywania pięknych bramek z wolnego. Który ze znanych piłkarzy jest twoim idolem, wzorem do naśladowania? Beckham, Pirlo, może Roberto Carlos? No jeśli chodzi o zawodników, którzy fajnie strzelali rzuty wolne, na pewno utkwił mi w pamięci Juninho Pernambucano, który grał w Olimpiku Lyon i strzelał fantastyczne bramki. Bardzo mi zapadła bramka z Realem Madryt, którą do dzisiaj pamiętam. Alek Kotowicz, ile czasu potrzebowałeś, żeby zaklimatyzować się w Zagłębiu? Jeśli chodzi o aklimatyzację w Zagłębiu, to nie potrzebowałem zbytnio dużo czasu, gdyż znałem bardzo dużo chłopaków z kadr młodzieżowych. Z większością zawodników też występowałem w innych klubach, więc zdecydowanie łatwiej było mi o aklimatyzację w Zagłębiu. Daniel Sobieraj, ulubiona potrawa kulinarna. Jaki jest twój ulubiony klub z czasów dzieciństwa? Jeśli chodzi o potrawy kulinarne, to bardzo cenię kuchnię polską. Tak, jeśli chodzi o jakieś wyszukane, to na pewno sushi przypadło mi do gustu. A jeśli chodzi o klub z czasów dzieciństwa, no na pewno bardzo długi okres czasu spędziłem w GKS-ie Bohatów i na pewno temu klubowi bardzo długo kibicowałem. Zresztą później też miałem przyjemność występować w tym klubie. Karol Czechowski. Kuba, w tamtym sezonie strzeliłeś cudownego gola z flotą. Czy strzelisz taką w Ekstraklasie? Szczerze mówiąc, no, mecz z flotą i moja bramka, no, to był czysty przypadek. Ja nie próbowałem dośrodkować w tym spotkaniu. Akurat piłka zeszła mi troszeczkę na zewnętrzną część stopy i przelobowała bramkarza. No, życzę też sobie, żeby w tym sezonie też taka bramka wpadła i żeby skutkowała naszym zwycięstwem. Paweł Winowicz. Dlaczego grasz tak słabo? No, fajne pytanie na pewno. Na pewno jeśli chodzi o to, to trener jest od decydowania, czy gram słabo, czy gram dobrze i trener decyduje o tym, czy ja będę grał w pierwszej 11, czy będę na ławce, czy będę siedział na trybunach, więc panie Pawle, zapraszam na następny mecz. Mam nadzieję, że zmieni pan może nastawienie co do mojej osoby i poprawię się troszkę z tą grą. Przemek Szkolniaki. Dlaczego twoim zdaniem zawodnicy grający na polskich boiskach po strzeleniu bramki nie robią cieszynek? Przypominam, że trwa konkurs na najlepszą cieszynkę. Nie wiem, czym to jest związane. Na pewno z czasów Polonii, kiedy panowała fantastyczna atmosfera, wiadomo, właścicielem był pan Ireneusz Król, zrobiliśmy taką fajną cieszynkę na ruchu Chorzów. Mianowicie chyba brało bodajże 5 albo 6 zawodników udział przy tym i zrobiliśmy pospolity rower, który w wykonaniu bodajże Miłosza Przybeckiego i nie wiem, może po tym programie pomyślimy coś z chłopakami w szatni, coś wymyślimy. Kuba Hoja. Gra z młodymi zawodnikami w środku pola. Bonecki, Kubicki, Jagiełło, Żyra. Który z nich ma największy talent? No na pewno jeśli chodzi o Sebastiana Boneckiego, bo on już troszeczkę pograł w tej Ekstraklasie i zaczął też w pierwszym składzie na samym początku, jednak gdzieś te wyniki nie były satysfakcjonujące i ostatnimi czasy wskoczył Jarek Kubicki do składu i świetnie sobie radzi. No na pewno tych dwóch zawodników zdecydowanie odróżnia się od tej pozostałej dwójki, aczkolwiek nie zapominajmy o Jagiełce i Żyrce, bo to są jeszcze młodzi zawodnicy, którzy zdecydowanie jak dostaną szansę, mogą ją wykorzystać i muszą po prostu czekać na tę szansę. Adam Kuras. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że jesteś pupilkiem trenera? Obojętnie w jakiej jesteś formie, zawsze jesteś pierwsze 11. No na pewno jeśli chodzi o to, że moja współpraca z trenerem trwa już dosyć bardzo długo, bo już zaczęliśmy w Polonii, później kontynuowaliśmy to w Jagiellonii Białystok i kontynuujemy tutaj w Zagłębiu. Można tak myśleć i duża rzesza kibiców tak myśli, aczkolwiek jeśli ja bym na boisku nie udowadniał trenerowi, że mu warto na mnie postawić, że coś daje tej drużynie, to na pewno bym w tej pierwszej 11 nie występował. A to, że gram w pierwszej 11 nie zawsze było za trenera Stokowca, gdyż były takie sytuacje w Jagiellonii, że nie grałem w pierwszej 11 i siedziałem nawet na trybunach, więc na pewno jeśli moja będzie forma satysfakcjonowała trenera, to będzie czerpał z tego korzyści i będzie mnie wystawiał w pierwszej 11 i na pewno to jest decyzja tylko i wyłącznie trenera, a nie moja, tak? Rafał Grochala. Czemu tyle faulujesz?
No czasami sam się zastanawiam, czemu tyle fauluje, aczkolwiek moja pozycja na boisku skłania mnie ku temu, że muszę walczyć, muszę starać się o każdą piłkę i no i stąd właśnie wynikają te głupie czasami faule. Aczkolwiek, no, jak już powiedziałem wcześniej, ode mnie jest wymagane to, żebym grał agresywnie w środku pola, przerywał akcje i to też po części mnie charakteryzuje. Chyba tyle. Dziękuję wszystkim za nadesłane pytania co do mojej osoby, a za najlepsze pytanie chciałem wynagrodzić pana Pawła Winowicza. Dlaczego grasz tak słabo? Panie Pawle, zapraszam na następny mecz z Górnikiem Męczna. Mam nadzieję, że zmieni pan nastawienie co do mojej osoby.